Zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Ruth Lille Graven pod tytułem Odbiorę ci wszystko. Czyta Andrzej Ferenc Prolog Klara. 1988. Samochód uderzył w lustro wody z ogromnym impetem. Byłam zdziwiona, gdy po otwarciu oczu stwierdziłam, że nadal żyjemy. Nigdy nie leciałam samolotem, ale wydaje mi się, że tak właśnie musi wyglądać katastrofa lotnicza. Sekundę czy dwie po uderzeniu w wodę wszystko ucichło, a ja pomyślałam, że nic nam się nie stanie. Będziemy się unosić na powierzchni, zupełnie jak w Łodzi, aż ktoś w końcu przyjdzie i nas uratuje. Ale potem woda zaczęła się wlewać do środka przez te otwory od wentylacji i w ogóle ze wszystkich stron i pojęłam, że nikt nie zdąży nas ocalić. Ojej, przepraszam, powinnam była zacząć od początku. Czyli tak. Była środa. Zachorowała nasza nauczycielka od robót ręcznych i puścili nas wcześniej do domu. Mogłam wrócić do taty, bo to u niego mieszkam, ale Magne, mój ojczym, powiedział mi jakiś czas temu, że może byśmy któregoś dnia pojechali razem do szpitala i odwiedzili mamę. Operowali ją niedawno na jakieś tam takie kobiece sprawy. Świetnie się składa, bo mama akurat wolne, pomyślałam wtedy. I poszłam do gospodarstwa, w którym mieszkają mama i mangne. Ojczym ucieszył się na mój widok. Wsiedliśmy do auta i ruszyliśmy szutrową drogą biegnącą przy ich gospodarstwie. Wyjechaliśmy na szosę i skręciliśmy w stronę szpitala. Gdy zbliżaliśmy się do stora jelet, z za chmur wyszło słońce. Promienie były bardzo ostre i nas oślepiły. Trochę trudno mi to sobie przypomnieć. Bo wszystko się stało tak szybko. Ale pamiętam, że w jednej sekundzie wjeżdżaliśmy w zakręt, a już w następnej wypadliśmy z trasy. Musieliśmy jechać za szybko i za blisko z kraju szosy. Zdążyłam właściwie tylko krzyknąć, a potem uderzyliśmy w wodę. Magnę odpiął mój pas i zawołał, że mam opuścić okno i uciekać tamtędy. Myślałam, że on zrobi to samo, ale gdy się odwróciłam, to nadal siedział na fotelu kierowcy. Tkwił tam po prostu. Wyprostowany i tak jakby zesztywniały, nie mam pojęcia dlaczego. Wydostałam się z auta i spróbowałam otworzyć drzwi od swojej strony, ale nie dało rady. Były jak zamknięte na klucz. Opłynęłam więc auto dookoła. Chwilę to trwało. Samochód zaczął tonąć. Szarpałam z całych sił drzwi od strony Magnego, ale i one były zablokowane. Zaczęłam walić w okno. Coś do niego wołać, ale on tylko tam siedział a auto tonęło, było coraz głębiej i głębiej. W końcu musiałam popłynąć do brzegu. Woda okazała się dużo zimniejsza niż się spodziewałam. Byłam cała sztywna, ledwie udało mi się wydostać na brzeg. W końcu usiadłam na jakimś kamieniu, trzęsłam się i płakałam. Właściwie to nie wierzę w Boga, ale nigdy nic nie wiadomo, więc się chwilę pomodliłam. Ale Magnę nie wypłynął. I dotarło do mnie, że to się już nie stanie, że nigdy go więcej nie zobaczę. Ojej, przepraszam, nie powinnam płakać, ale to takie straszne. Że on mi pomógł, a ja tak po prostu pozwoliłam mu tonąć. Biedna mama, biedny Agne. Dziękuję, Klaro, mówi policjant. Wskazuje skinieniem głowy butelkę napoju pomarańczowego i drożdżówkę na stole. Chcę, żebym jadła i piła, ale mnie się robi niedobrze na sam widok żółtego budyniu o konsystencji galarety. Ten policjant jest całkiem w porządku, choć zastanawiam się, czy to jeden z tych, co niczego nigdy nie zrozumieją. Patrzę przez okno na ludzi, parkują na chodniku. I idą do przychodni lekarskiej, sąsiadującej przez ścianę z urzędem gminy, w którym teraz jesteśmy. Po drugiej stronie ulicy widzę natomiast sklep, szkołę i dom starców. Nad budynkami pną się w niebo góry. Nie wiem, czy nas tu strzegą, czy więżą. W oddali leży fiord. Resztę historii już znam. Mówi policjant: Nie powinnaś się obwiniać. Postąpiłaś bardzo dzielnie, wydostając się z auta i próbując ratować Magnego. Najważniejsze, że żyjesz i że wszystko już będzie dobrze. Część pierwsza: Rozdział pierwszy: Haward. Cokolwiek miałbyś zrobić, nie rozwódź się. Przestrogę tę wygłosił kiedyś przy piwie mój rozwiedziony kolega. W tle leciał mecz premier League. Rozwód jest drogi, jak jasna cholera, powiedział. To jakby się dać obedrzeć ze skóry. Wyobraź sobie największą, twoim zdaniem, możliwą katastrofę ekonomiczną. I pomnóż straconą sumę przez dwa. Nie, lepiej przez trzy. Tyle mniej więcej kosztuje rozwód. No i co robić? Daję sobie jakoś radę. Trzymam się tego co mam. Trzaskają głośno drzwi. W ten właśnie pasywno-agresywny sposób ma mnie w zwyczaju budzić Klara. Przez łopoczące białe firanki dostrzegam jej wysoką, szczupłą sylwetkę na przylegającym do sypialni tarasie. Klara ma swoje przyzwyczajenia. Uwielbia stać tam każdego poranka przez minutę lub dwie w tej samej pozie rodem z Titanika, którą przyjmuje, gdy jesteśmy na zachodnim wybrzeżu i płyniemy promem. Ostatnie dni były wręcz agresywnie gorące. Powietrze aż drgało. Takie lato zaskakuje po długiej, mroźnej zimie oraz wiośnie, której właściwie nie było. Dzieci w szkole i ludzie na ulicy, w sklepie. W całym mieście mówią o zimie, która dopiero co minęła, wiośnie, która nigdy nie przyszła i niezwykłości tych wczesnych afrykańskich upałów. Ja jestem nimi zachwycony. Niech tylko Klara doprowadzi do końca ten swój projekt ustawy, to w końcu pojedziemy do Kilsum. Moi rodzice nie robią się młodsi. Poza tym trzeba zainaugurować sezon w domku wakacyjnym. Wstawaj, mówi Klara, wróciwszy do sypialni. Bo się spóźnicie do szkoły. To my odpowiadamy w tym tygodniu za odwożenie dzieciaków z sąsiedztwa, i zobowiązałem się, że wezmę to na siebie. Wciąż czuję w ustach gorzkawy posmak ipa. Przesadziłem chyba trochę o parę butelek. Ostatnio coraz gorzej znoszę alkohol. Oczy mam nadal zamknięte, udaje, że śpię. Klara od zawsze się na mnie irytuje, że nie jestem takim rannym ptaszkiem jak ona. Co wcale nie znaczy, że zaniedbuję odwożenie dzieciaków do szkoły, gdyż przeważnie to ja tego pilnuję. Howard, Mówi moja żona, szturchając mnie kolanem w udo. Właściwie całkiem boleśnie. Co ty wyprawiasz? Pytam z pretensją w głosie. Znęcasz się nade mną? Klara wzdycha. Mamo, ósme i ważne spotkanie. Muszę niedługo wychodzić. Mnie natomiast czeka całonocny dyżur, mamrocze. Nie tylko ty ratujesz ludzkie życie, oświadcza Klara. Siadam na łóżku, stawiam stopy na podłodze, ziewam. Dzieciaki już jadły? Właśnie kończą. Klara idzie do łazienki, uznawanej przez nią za jej prywatny pokój kąpielowy, by nałożyć swoją ministerialną maskę. Budzi się we mnie przekora, zrywam się więc i wyprzedzam ją biegiem. Nie zamykam nawet drzwi, podnoszę klapę sedesu i sikam, starając się robić przy tym jak najwięcej hałasu. Moja żona stoi na progu łazienki, nie mówiąc ani słowa. Czemu łazi po domu długo po tym, jak już powinna była wyjechać i marudzi, że ma mało czasu i że to ja powinienem się śpieszyć? Dlaczego musi mnie kontrolować i nade mną sterczeć, zupełnie jakbym nie nawykł do bycia sam na sam z dziećmi? Przecież to jej właściwie nigdy nie ma w domu. Odkąd pracuje nad tym nowym projektem, zaczęła dzwonić w dni, kiedy planuje przyjść do domu na obiad, a nie odwrotnie. Wychodzę z łazienki, pogwizdując. Klara wmaszerowuje do środka, nawet na mnie nie patrząc, i zatrzaskuje drzwi. Ubieram się i schodzę na dół. Chłopcy siedzą przy stole. <grym> Jak zawsze rozczulam się, widząc ich w piżamach. Miękne na widok ich wąziutkich barków, włosów Nikolaja, które po nocy sterczą na wszystkie strony, loczków na karku Andreasa. Ale w następnej chwili dostrzegam, że jedzą płatki czekoladowe. I do tego jeszcze niech to szlak. Obaj siedzą pochyleni nad swoimi iPadami. Przecież się umawialiśmy, że jemy je tylko w weekendy. Mówię, wskazując na opakowanie z płatkami. Doskonale o tym wiecie. To opakowanie jest pewnie zdrowsze od zawartości. Mama nam pozwoliła, wołają chórem chłopcy. Wyjmuję z szafki paracetamol, Popijam tabletkę mlekiem prosto z kartonu. A co mówi babcia o iPadach? Że to idiotyzm, wrzeszczą znów huralnie. Nie, że dostaniecie od nich kwadratowych oczu. Chłopcy pożerają czekoladowe płatki zalane mlekiem, które przybrało jasnobrązową barwę, kłócąc się jednocześnie o jakąś grę o nazwie Fortnite, na którą zapewne są jeszcze zamali Dołącza do nas Klara Płatki czekoladowe? Pytam unosząc brwi Poważnie? Nie chcą jeść niczego innego Ty spałeś, a ja przecież musiałam ich czymś nakarmić Ranny boskie, mamrocze Chłopcy nadal w piżamach zrywają się od stołu i wybiegają z kuchni. Halo! krzycze za nimi. Gdzie się wybieracie? Wracać mi tu, ale już! Po chwili rzeczywiście wracają, niosąc w rękach gałązki bzu. Mam ochotę na nich nakrzyczeć za nagłą ucieczkę od stołu i połamane krzewy, ale tłumie w sobie złość. Nasi synkowie są tacy słodcy i tacy z siebie dumni. Jeden dla mamy, drugi dla taty, mówi Nikolaj. Andreas zaś posyła nam bezzębny uśmiech. Nie kłóćcie się już. Już nie będziemy, odpowiadam. Serdeczne dzięki. Jesteście kochani. Wyciągam z szuflady jeden z moich przyniesionych z pracy skalpeli i zaczynam przycinać gałązki. Przy drugiej z kolei wąskie ostrze wyślizguje mi się nagle z rąk i jakimś cudem udaje mi się wbić je sobie w czubek palca. Kurwa! krzyczę. Te skalpele naprawdę nie powinny leżeć porozrzucane po całym domu. Tyle razy już ci mówiłam, odzywa się Klara. Dzięki, Syczę. Krwawie jak zażynany wieprz. Tato, co się stało? pyta Nikolaj. Niech to szlak. Mówię, po czym biorę się w garść. Nic takiego, zaciąłem się w palec. Boli? Troszkę. Dobrze, że jestem lekarzem i mogę sam to sobie zszyć, odpowiadam, siląc się na wesołość. Chłopcy nie wydają się przekonani. Mógłbyś choć raz trochę uważać? pyta Klara, jak zawsze pełna empatii. Jest taka za każdym razem, gdy ja albo któryś z chłopców robimy sobie krzywdę, zupełnie jakby to była dla niej oznaka słabości. Oglądam palec. Odrywam z rolki kawałek papierowego ręcznika i owijam go wokół rany, próbując być tatą twardzielem. Pamiętaj, tato, że nie wolno przeklinać, mówi Andreas. Nic ci nie będzie? pyta Nikolaj. No to na razie, rzuca Klara, przemierzając kuchnię i korytarz szybkim krokiem. Dopiero gdy słyszę, jak trzaskają za nią drzwi, mogę odetchnąć i posłać synkom szczery uśmiech. Oto nasze małżeństwo. Oto, co się z nami stało. Rozdział drugi. Klara. Minister sprawiedliwości Anton Münk praktycznie nigdy nie kontaktuje się telefonicznie ze swoimi podwładnymi, ani nie zaprasza ich osobiście na spotkania. Zazwyczaj to Wigdis, jego sekretarka, dzwoni do mnie z pytaniem, czy mogłabym przyjść do gabinetu. Właśnie odebrałam od niej telefon. Wigdis zadaje to pytanie uprzejmym tonem, mimo że ma ono charakter wyłącznie retoryczny. Masz przyjść i już, natychmiast. Już idę, odpowiadam także tym razem. Wstaję i poprawiam kostium, zapisuję dokument, nad którym pracowałam. Moje trzecie dziecko. Projekt ustawy zmieniającej norweskie prawo. Sygnatura Prop 220 L. Siedemdziesiąt osiem stron tekstu. Jedenaście rozdziałów. Wstęp, uzasadnienie celowości, opis aktualnie obowiązujących przepisów, ich ocena wraz z komentarzem na końcu uwagi, a potem już sam projekt tekstu nowej ustawy. Zwieńczony absurdalną, standardową formułką. My, Harald, król Norwegii. Nowa ustawa nakładałaby na pracowników wszystkich instytucji, szpitali i Urzędu Ochrony Praw Dziecka, przedszkoli i gabinetów lekarskich obowiązek bezwzględnego informowania organów ścigania w razie podejrzenia stosowania przemocy bądź seksualnego wykorzystywania dzieci. W dotychczasowym prawodawstwie o obowiązku informowania wspomina się tylko mgliście. Duży nacisk, kładąc za to na obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej. Ale teraz wszystko się zmieni. Projekt jest już w zasadzie gotowy. Jeszcze tylko dopieszczam, poleruję i szlifuję tekst. Jakby był on jakąś rzeźbą, staram się, by wszystko pięknie lśniło. Chlubię się tym, że potrafię unikać mglistego, niejasnego języka cechującego wiele produkowanych przez nas prawników tekstów w których przecinek goni przecinek, a wtrącenie kolejne wtrącenie. Aż robi się z tego kompletnie nieczytelna, mętna woda. Rzecznicy prasowi rwą sobie włosy z głowy, próbując przygotować z tego jakiś komunikat dla mediów, a zastępy zewnętrznych konsultantów pobierają rok po roku sute honoraria za nieprzynoszące żadnych widocznych rezultatów kursy tak zwanego języka dla ludzi. Które się dla nas organizuje. Chcą języka dla ludzi, to go będą mieli. Przemierzam korytarze w drodze do sekcji politycznej. Szpilki moich butów stukają o parkiet. W naszej urzędniczej części gmachu ministerstwa chodzi się po linoleum. Lecz tu, w tych świętych strefach niedostępnych dla zwykłych śmiertelników, mają podłogi z drewna tekowego. Z eleganckimi czarnymi fugami, oddzielającymi od siebie poszczególne klepki. Pierwsze, co rzuca mi się w oczy po wejściu do sekcji politycznej, to ten idiotyczny, wypchany niedźwiedź polarny, stojący na tylnych łapach. Zastrzelony podobno na kościelnych schodach na Svalbardzie. Stoi wyprostowany i gapi się tempo przed siebie. Sięgam mu głową zaledwie do przednich łap. Od dłuższego czasu współpracuję z ministrem bezpośrednio, z pominięciem zwyczajowej służbowej ścieżki. W ostatnich miesiącach zaczęłam się coraz bardziej zbliżać do Minka i co za tym idzie również do mojego celu. Wszystkie wątpliwości i pytania moich przełożonych zostały wyjaśnione w ciągu kilku ostatnich dni. Projekt, zanim będzie wniesiony do Stortingu, musi być co prawda jeszcze poddany dyskusji na posiedzeniu rządu, ale jeśli się ma zielone światło od ministra... To jest to właściwie formalność. Pracując w ministerstwie szybko można wyczuć, czy nowy szef to naturalny typ przywódcy, czy też nie. Mink piastuje stanowisko już od roku. I czas ten wystarczył nam w pełni, by zdiagnozować go jako pozera, choć osobiście żywię wobec niego cieplejsze uczucia niż moi koledzy właśnie ze względu na ten projekt. Punkt kulminacyjny nastąpił tydzień temu, gdy rozmawialiśmy o ustawie w jego biurze. Minister rozparł się w fotelu, splótł dłonie na karku i oświadczył: "Okej, okay, Klaro, robimy to". Siedział wtedy podobnie jak teraz, za swoim ogromnym brązowym biurkiem, do którego kazał dopasować półki na książki. Wiszące w gabinecie obrazy wyrzucił na śmietnik dzień po przejęciu kluczy. Wstawił sobie za to kolosalny telewizor z płaskim ekranem i ozdobił całą sekcję mnóstwem modeli śmigłowców i pojazdów uprzywilejowanych, który to fakt uwielbiają podkreślać dziennikarze w każdym poświęconym mu artykule lśniący tekowy stół misa z owocami białe filiżanki do kawy telewizor segregatory za jego plecami kaktusy Przyznawane za gafę tygodnia przez tabloid seohor stosy dokumentów, nic z tego nie wygląda szczególnie ciekawie ani charakterystycznie. Mimo to człowiek siedzący za tym biurkiem piastuje jedno z najważniejszych stanowisk w kraju. Wejdź, mówi nie podnosząc wzroku znad telefonu. Cześć Klaro. Odzywa się inny głos i dopiero teraz dostrzegam Ernsta Wola, który siedzi po drugiej stronie stołu konferencyjnego, wciśnięty właściwie w kąt. Całe kierownictwo polityczne naszego ministerstwa stanowią mężczyźni. Wol jest z nich wszystkich najbystrzejszy, jako jedyny ma doświadczenie prawnicze. Przypadło mu największe biuro i ma najwyższy nieformalny status. Wcześniej na czele ministerstwa stał minister wspierany przez sekretarza stanu, obecnie zaś mamy całą bandę sekretarzy i politycznych doradców. Wszyscy oni konkurują o względy ministra sprawiedliwości. Każdy chce być tym, który pracuje najciężej i najbardziej się stala. Gdy jest się na stanowisku politycznym, cały czas trzeba udowadniać, że ma się tam coś do roboty. Co w praktyce oznacza, że należy się mieszać absolutnie do wszystkiego. To z kolei sprawia, że sekretarze stanu nieustannie opóźniają wszystkim pracę, angażując w nonsensowne zadania urzędników, którzy powinni zajmować się czymś zupełnie innym. Sam minister jest kimś w rodzaju symbolu, reprezentanta opowiadającego o naszej pracy w mediach i na Facebooku. Sekretarze stanu chodzą natomiast na zebrania. Wiszą nad urzędnikami i podejmują wiele decyzji o charakterze politycznym. Mimo to udało mi się, jak wspomniałam, zaangażować Minka w sprawę mojego projektu. Wola zaś udawało mi się unikać. Do teraz. Nie zabierzemy ci zbyt wiele czasu, mówi Wol. Nigdzie mi się nie śpieszy, odpowiadam. Słuchaj, Klaro. Zaczyna myk w końcu podnosząc wzrok z nadkomórki. Nasz projekt został poddany dyskusji na posiedzeniu rządu. Zapada cisza. Tak? Pytam i dociera do mnie, że to zupełnie inne spotkanie, niż się spodziewałam. Moi rozmówcy zerkają po sobie. Myk wydaje się speszony. wol wzrusza ramionami. Widać, że chce to już mieć za sobą. Mm. No, i cóż, musimy na jakiś czas go odłożyć, oświadcza w końcu Min. Co masz na myśli? Pytam. Głos mam zachrypnięty. Ministrowie przeczytali przecież i zatwierdzili mój wniosek o rozpatrzenie tego punktu. Takie rzeczy się zdarzają, przecież wiesz, projekt był kontrowersyjny. Mamy koalicyjny rząd. Wielu ministrów jest zdania, że taka ustawa byłaby zbyt radykalna. A ja mam inne sprawy, które muszę teraz przepchnąć. Ale ta ustawa to najważniejsze, co zrobisz przez wszystkie spędzone tu lata, mówię. Czy wiesz, co ona oznacza dla najbardziej bezbronnych członków naszego społeczeństwa? Wol wydaje za moimi plecami krótki, cichy rechot. <grym> raz na wozie, raz pod wozem. Sprawa jest już przesądzona, wchodzi mi w słowo, a w jego głosie słyszę nutę mściwej satysfakcji, niczym złośliwe warknięcie. Tak to już jest. Wszystko się kręci wokół władzy. Wszystko można wynegocjować. Wszystko można wymusić. Minister wyczerpał już temat. Dziękujemy, że przyszłaś. Rzuca wol, po czym wstaje. Zostaje ministerialnie. Wyrzucona za drzwi. Mink wgapia się w komórkę, nie patrzy mi w oczy. Odwracam się. Właściwie trochę zaskoczona, że moje ciało nadal mnie słucha. Idę do drzwi, mijam biurko sekretarki Minka, mijam gigantyczną misę z owocami dwa razy większą niż wszystkie misy w naszym wydziale. Mijam niedźwiedzia, który mimo, że dawno zdążyłam już przywyknąć do tego dość niesamowitego elementu dekoracji, nagle mnie przeraża. Mijam kolekcję modeli śmigłowców i pojazdów uprzywilejowanych. Opuszczam część budynku, w którym urzęduje sekcja polityczna. Ruszam przez korytarze. W końcu wracam do swojego biura, zamykam drzwi, opieram się o nie plecami i osuwam na podłogę, gdzie Zamieram z podciągniętymi pod brodę kolanami. Howard nazywa mnie królową śniegu. Sam beczy przy byle okazji. Ja za to nie płakałam chyba od tamtego dnia przed trzydziestoma laty i nie mam zamiaru teraz zaczynać. Muszę jednak zasłonić twarz dłońmi, przycisnąć palce do oczu. Próbuję uspokoić oddech, ale mi się nie udaje. Gdy skończyłam trzynaście lat, rok po wypadku zaczęłam nocować sama w chacie na górskich pastwiskach, po trzy, cztery noce z rzędu gotowałam sobie na kuchni z fajerkami, potem zamykałam chatę i wracałam do domu. Pewnego razu uparłam się, że wejdę na szczyt Trollska Wlen. Trasa była długa i ciężka, ale Tata wyjaśnił mi, którędy wspinał się tam w młodości. Obejrzałam sobie wszystko na mapie i byłam pewna, że dam radę. Z pewnością bym zresztą dała, gdyby czystego, lazurowego nieba, które rozciągało się nad moją głową, kiedy wychodziłam z domu, nie zasnuły nagle ciemne chmury. Gdy do szczytu zostało mi zaledwie kilkaset metrów, spłynęła ku mnie gęsta mgła. Najpierw straciłam z oczu sam szczyt. Potem już w ogóle nic nie widziałam. Wszystko było białe. Wyjęłam kompas i mapę. Ruszyłam w kierunku, który wydawał mi się właściwy. W końcu doszłam do stromego zbocza, po którym, jak doskonale pamiętam, wspiewam się wcześniej. Odwróciłam się, położyłam na brzuchu i zaczęłam powoli schodzić, aż w pewnym momencie utknęłam. Z rozpostartymi rękoma i nogami, niczym Spiderman, w połowie wysokości, nie będąc w stanie pójść w górę ani w dół. Tata opowiadał mi, że czasem tak kończą w górach owce. Włażą na porośniętą trawą półkę skalną, z której nie potrafią zejść i stoją na tej zielonej półce pośrodku czarnej skały, żałośnie becząc. Zdarza się, że takie owce pozwalają się wciągnąć na górę pod warunkiem, że ktoś je na czas znajdzie. Zdarza się jednak, że trzeba je po prostu zastrzelić. Wtedy do ja tak utknęłam. Miałam do pokonania kilka dobrych metrów i nie potrafiłam znaleźć miejsca, o które mogłabym oprzeć stopę. Po chwili zaczęłam się ostrożnie zsuwać kawałek po kawałeczku. Przytrzymując się tu i tam, gdzie się dało. Pokonałam tak z metr albo dwa, a potem odpadłam od skały. Uderzyłam w ziemię i leżałam kilka dobrych minut, łapiąc powietrze i próbując ustalić, czy coś sobie złamałam. Tak samo czuję się teraz, gdy siedzę na podłodze w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego. Trzydzieści lat później. Tyle zainwestowałam w ten projekt ustawy. Był dla mnie ważniejszy niż cokolwiek innego. A teraz tamci dwaj mi go zabrali. Zniszczyli. Nie mając nawet pojęcia co robią. Rozdział trzeci. Howard. Gdy tylko wkładam biały lekarski kitel i wchodzę na oddział... Dociera do mnie, że ten dyżur będzie przypominał maraton. Piękna pogoda sprawiła, że całe miasto ruszyło na łono natury. My zaś, odczuwamy wszystkie tego skutki uboczne w formie urazów i chorób. Pacjenci napływają nieprzerwanym strumieniem. 15:35. Mała dziewczynka w śpiączce hipoglikemicznej. 16:21. Cierpiący na astmę chłopiec ze wstrząsem anafilaktycznym. 16:53 Rodzeństwo, ranne w karambolu. 17:20 Poważnie odwodniony sześciolatek. A o godzinie 18:53 wpada do nas cała rodzina. Mężczyzna po trzydziestce niesie na rękach chłopca, na oko czterolatka, tuż za nim podąża kobieta, zapewne matka. Wszyscy troje wyglądają, jakby pochodzili z Pakistanu, a może to Afgańczycy. Chłopiec jest ubrany w niebieskie szorty i czerwony t-shirt. Na prawym palcu wskazującym ma naklejony plaster z gwiazdnymi wojnami. Pod paznokciami brud. Na nadgarstku bransoletka z paciorków z kilkoma literami. Ma drobną twarzyczkę i kruczo włosy. Nie widać oznak życia. Rozmawiaj z lekarzem. Wrzeszczy ojciec. Ma na sobie niebieską koszulkę Chelsea i czapkę z daszkiem. Jego twarz szpecą ślady po młodzieńczym trądziku. Zaraz za nim wpada Roger, ciągnąc za sobą zapach wody po goleniu, jakiejś słodkiej, staromodnej, może Jeana Polagotiera we flakonie przypominającym męski tors, marynarski mundur, czy Bóg wie co jeszcze. Nie mam nic przeciwko gejom ani mężczyznom pielęgniarzom. Roger to prawdziwy fachowiec, biegły w tym co robi, doświadczony, serdeczny i opiekuńczy. Mężczyzna wielu zalet i talentów, tyle że się za mocno perfumuje. Próbowałem tłumaczyć, że ich nie przyjmę, mówi. Powinni byli przyjść na oddział ratunkowy, ale on poleciał z dzieciakiem od razu tutaj. Przecież ich nie wyrzucę. No chyba nie, odpowiadam. Mamy tu w Illeval najlepszy zespół urazowy. Odsyła się do nas najpoważniejsze przypadki z innych szpitali. Najczęściej karetka przywozi pacjentów na izbę przyjęć, ale czasem rodzice przychodzą z dziećmi bezpośrednio z ulicy. Jeśli wiedzą, gdzie znajduje się oddział pediatryczny, idą prosto do nas. Jestem lekarzem dyżurnym, zwracam się do ojca tak dyplomatycznie, jak tylko umiem. Co się stało pańskiemu synkowi? Ślepy jesteś, lekarz? Mówi ojciec, staje przede mną, jego oczy są pełne strachu i wściekłości. Przypomina mi chuliganów, którzy przychodzili czasem na boisko szkolne, na winne ren, gdzie dorastałem. Nie widzisz, że zemdlał? Lekarz! Nie budzi się! Matka chłopca ma na sobie hijab i tunikę włożoną na spodnie od dresu. Mówi coś i gestykuluje. Partner odpowiada jej w języku, którego nie rozumiem i kobieta milknie. Chłopczyk jest mały i chudy. Ma wąskie biodra i ptasią szyję. Takie same niebiesko-pomarańczowe adidasy jak Andreas, tyle że zniszczone, brudne i dziurawe na wysokości balucha. Ile ma lat? Pytam. Wyjmuję chłopca z ramion ojca i układam go na kozetce do badań. Facet pokazuje mi cztery palce. Matka małego patrzy na mnie błagalnie, unosi dłonie, ma pobielałe knykcie. Co się stało? pytam. Spadł, odpowiada ojciec. Z drzewa i potem zasnął, a teraz się nie budzi, zrób coś, lekarz. Daję znak Rogerowi, żeby zawołał więcej ludzi. Trzeba mu zrobić tomografię, mówię dyskretnie. Kobieta zaczyna płakać. Ojciec chłopca coś do niej krzyczy. Zamieram na środku sali, muszę się uspokoić. Sekunda, dwie, trzy. Dziecko jest nieprzytomne. Za oknem ćwierkają ptaki. Chciałbym być teraz na dworze. Zaczyna mnie już ogarniać to straszne uczucie, jak wtedy, gdy sobie uświadamiam, że ból głowy wywołany jest guzem mózgu, że wysypka to tak naprawdę objaw białaczki, że zaraz będę musiał przekazać wiadomość, której nikt nie chce usłyszeć. Robi mi się zimno. Pochylam się nad chłopcem, czuć od niego kwaśną woń wymiocin, lecz także zapach kurzu, słońca i jeszcze czegoś gumy do rzucia, pasty do zębów, szamponu, a gdzieś pod tym zwietrzały aromat imbiru, czosnku i kary. Proszę na chwilę wyjść, zwracam się do rodziców. Zaopiekuję się państwa synkiem. Zerkają na mnie sceptycznie, ale opuszczają salę. Po kilku minutach wpada do środka Sabidża. Co się dzieje? pyta zdyszana. Sabidża ma zaledwie metr pięćdziesiąt pięć. Jej lekki, bezszelestny chód sprawia, że wygląda jakby unosiła się nad podłogą. Ma włosy do ramion, zawsze gładko uczesane i spięte klamrą. Nie nosi ozdób na dłoniach, nie maluje paznokci, wszystko zgodnie z regulaminem. Działa wydajnie? porusza się z gracją, ma wąskie biodra i smukłą szyję. Nie wiem, odpowiadam. W najlepszym wypadku mamy tu poważne wstrząśnienie mózgu. Chłopak spadł z drzewa. Sabidża milknie na chwilę. Przygląda się małemu z dziwnym wyrazem twarzy. Aha. Mówi i zaczyna go rozbierać, wydając jednocześnie polecenia Rogerowi i Bente, również pielęgniarce. Puszczam za jej plecami oko do Bente, która jak zawsze się rumieni. Takie rozbieranie i dokładne oglądanie dzieci to niemal obsesja Sabigi. Kilka tygodni temu opowiadała o tym na porannym zebraniu personelu. Miała nawet prezentację w PowerPointie z mnóstwem fotografii dziecięcych pleców po biciu pejczem. Ust pełnych ran. Zdjęć rentgenowskich ukazujących złamane kości. Oczywiście uczy się nas o tym na studiach, ale w naszej pracy człowiek ma mnóstwo do zrobienia, a niektóre znaki naprawdę łatwo przeoczyć. Musimy być uważni, poświęcić tych kilka dodatkowych sekund, obejrzeć dzieci, które trafiają do nas z czymś niby zupełnie innym, tłumaczyła Sabidża. A ludzie kiwali głowami z wyraźnym poczuciem winy. Teraz moja koleżanka pochyla się nad chłopcem. Podwija ręka w czerwonej koszulki. — Kurwa mać! — mówię, widząc ślady na wewnętrznej stronie ramienia chłopca. — Przecież to się w głowie nie mieści. Ubrania są zwodnicze. Sprawiają, że wszystko wygląda normalnie. Sabidża chwyta nożyczki. Zaczyna rozcinać tkaninę. Więcej krwiaków. Na barkach i udach. Wstrzymuje oddech. Szlak by to trafił. Cóż, tu nie ma wątpliwości, mówi Sabidża. Nadal udaje jej się zachować zaskakujący profesjonalizm. Z pomocą pielęgniarzy układamy chłopca na łóżku na kółkach, biegniemy z nim truchtem korytarzami w kierunku izby przyjęć, gdzie mają mu zrobić tomografię. W takich sytuacjach nie poradziłbym sobie bez Rogera. Nikt nie ma większego doświadczenia na pierwszej linii niż on. Nikt nie odebrał z ambulansu i nie załadował do niego większej liczby chorych i rannych. Badanie tomografem zostaje wykonane o dziewiętnastej czekamy z Sabidżą na wyniki dołączają do nas inni lekarze, radiolodzy i anestezjolodzy nagle słyszymy za drzwiami szybkie kroki i ciężki oddech do środka wpada ojciec chłopca musiał tu za nami przyjść tu nie wolno wchodzić oświadczam zdecydowanie ruszając w jego stronę facet zamiera na progu co mówisz lekarz musi pan zaczekać na korytarzu je pan rasista rzuca ojciec chłopca te reguły obowiązują wszystkich wyjaśnia Roger oschle. Mężczyzna wycofuje się niechętnie, ale słyszymy, jak tupie za drzwiami, miota się po korytarzu, jak rozjuszony byk. Odwracam się i widzę, że Sabidża patrzy na mnie z dziwnym wyrazem twarzy. Znasz go? Pytam. Kiwa głową, ale nic nie mówi. A chwilę później dostajemy wyniki tomografii. Chyba pierwszy raz w życiu słyszę, jak Sabidża przeklina. Zaglądam jej przez ramię, patrzę na rozległe zacienienie na zdjęciu, na złowrogiego, zwiastującego nieszczęście Kleksa. Urazowy krwotok podtwardówkowy. Trzeba go na cito operować, mówię. Sabidża kiwa nieznacznie głową, jest blada i ma łzy w oczach. Odwozimy chłopca z powrotem na oddział. Jego ojciec depcze nam po piętach. W szpitalnej sali anestezjolodzy mierzą mu ciśnienie krwi, puls, saturację i kontrolują rytm serca na podpiętym ekranie. Przygotowują narkozę i sprzęt do intubacji. Szykują respirator. Rodzice małego wchodzą do sali. Jego matka płacze. Ojciec wrzeszczy coś o tym, że mamy się bardziej starać, robić co do nas należy. Ktoś wypycha go na korytarz. Roger wychodzi do niego i próbuje go uspokoić. Sabicza podchodzi do chłopca. Zaczyna go ostrożnie gładzić po policzku. Na brudnej od pyłu buzi widać ślady łez. Ujmuje jego rączkę, tę z plastrem z Gwiezdnymi Wojnami. Zaczyna mówić do niego po pędżabsku, cicho i spokojnie. Chłopiec jest drobny, blady. Nie może nam niczego opowiedzieć ani wyjaśnić. Ale to wszystko musi się dobrze skończyć. Wkrótce chłopczyk otworzy oczy i zacznie dochodzić do siebie. W kolejnych dniach będę do niego wpadał, poświęcał mu tyle czasu, ile trzeba, rozmawiał z nimi i żartował, będę patrzył, jak zdrowieje i jest coraz szczęśliwszy, coraz bardziej pewny siebie. W chwili, gdy kończę tę myśl, spada mu gwałtownie puls i saturacja. Kurwa, myślę sobie. Kurwa, kurwa, kurzwa! ogarnia mnie rozpacz. Nie możemy go teraz stracić. Anestezjolog wkłuwa się błyskawicznie w żyłę na ramieniu chłopca. Wstrzykuje mu adrenalinę. Zamawiaj krew do transfuzji, mówię do Rogera. Podajemy małemu pacjentowi płyny i szereg leków, starając się ustabilizować ciśnienie. W końcu chłopiec odjeżdża na blok operacyjny. Biegniemy za nim truchtem z Sabidżą. Przy wejściu na blok przejmują go anestezjolodzy. My musimy się wycofać. Zegar pokazuje dwudziestą 21.10. Nikt nic nie mówi. Sabidża spaceruje nerwowo w tę i z powrotem. Podchodzę do okna. Tramwaj pędzi w górę sans veillen, niemiłosiernie hałasując. Auta stają na czerwonym świetle na Kirkwejen. Ludzie w kawiarnianych ogródkach na majorsztuen po jednej i torszo po drugiej stronie szpitala wznoszą toasty na cześć wspaniałego lata. Świat kręci się jak zawsze, a mały chłopiec w końcu wyjeżdża z bloku. Neurochirurg, jeden z naszych bardziej doświadczonych kolegów, kręci ponuro głową. Krwotok był bardzo rozległy. Nic nie dało się zrobić. Mam ochotę usiąść na podłodze i się rozpłakać. Czteroletni chłopiec. Cztery lata sińców. Wiozą go gdzieś dalej. Musimy poinformować rodzinę, mówię. A jego matka nie posługuje się norweskim. Wypowiedziawszy to zdanie, uświadamiam sobie, jak żałośnie i tchórzliwie brzmią moje słowa i że tak naprawdę próbuję przerzucić odpowiedzialność na Sabidżę. Koleżanka nic mi na to nie odpowiada. Bierze rodziców chłopca na stronę. Jego ojciec wali pięścią w ścianę. Matka zupełnie się załamuje. Sabidża gładzi ją po plecach. Wszyscy pozostali stoimy zażenowani i tylko się im przyglądamy. Później trzeba będzie posłać chłopca na kolejny tomograf, by stwierdzić, że krążenie mózgowe ustało, po czym zostanie stwierdzony zgon. To wszystko trochę zapewne potrwa, i formalności będą dopięte dopiero jutro. Trzeba będzie wtedy także zapytać rodziców o kwestię ewentualnego przeszczepu. Zawsze staramy się dać bliskim zmarłego trochę czasu zanim postawimy to pytanie. Ale nie możemy też czekać zbyt długo. W całym naszym zespole daje się wyczuć jakąś zgodność, zgranie, którego zazwyczaj próżno wśród nas szukać, śmierć czterolatka wszystkich boleśnie dotknęła. Ale jednocześnie mamy też innych pacjentów czekają na nas dzieci, którymi nie mieliśmy się do tej pory kiedy zająć. Stan wyjątkowy nie może trwać zbyt długo. Podbiega do nas ojciec chłopca. Bente próbuje położyć dłoń na jego ramieniu, ale on tylko ją odpycha. Bardzo mi przykro, mówię. Gdzie jest kaplica? Nie mówię tego, co sobie myślę: że ojciec, który pobił na śmierć własne dziecko, nie ma czego szukać w kaplicy. Za to, co zrobił, nie ma przebaczenia. Odwracam się od niego. Bente, oproczę. Pokażesz mu, gdzie to jest? Facet znika za przeszklonymi drzwiami, a ja opieram dłonie o ścianę, pochylam głowę, biorę głęboki wdech. Jeden. A po dłuższej chwili kolejny. Rozdział czwarty. Klara. Nie mam dziś ochoty z nikim rozmawiać. Nawet z tatą. Zazwyczaj dzwonię do niego codziennie, a jeśli się nie odezwę, tata zaczyna się o mnie martwić. Wybieram więc jego numer, gdy chłopcy leżą już w łóżkach. Cześć, jak się masz? Pytam, gdy odbiera. Wyobrażam go sobie, jak rozmawiając ze mną stoi przy oknie i spogląda na fiord. Tata lubi podziwiać widoki. Stoi i gapi się jak wół na malowane wrota mawiała moja matka. Chodzić, czyłam to zresztą po nim. Jako tako odpowiada słabym głosem. A co się stało? No, nie najlepiej się czułem, więc poszedłem do lekarza. Aha? pytam, czując, że robi mi się zimno. Po drugiej stronie w słuchawce rozlega się mamrotanie, tak ciche, że nie jestem w stanie rozróżnić słów. Tato, proszę, mógłbyś mówić trochę głośniej? No i. Wyobraź sobie, że. Odesłali mnie tu karetką. Co? Pytam i już po raz drugi tego dnia osuwam się na podłogę. Tu, to znaczy dokąd? Do, do szpitala. Twierdzą, że miałem mały wylew albo coś. Jesteś tam? Tak. Odpowiadam. Chrząkam. Kręci mi się w głowie. Wszystko będzie dobrze, ciągnie tata tonem sugerującym, że wcale w to nie wierzy. Ale muszę tu zostać na, na noc. Może trochę dłużej. Słuchaj, właśnie przyszli zrobić mi jakieś badania, pogadamy później. Rozłączam się i dopiero wtedy to czuję. Coś mokrego spływa mi po policzkach, coś czego nie umiem powstrzymać. I w tym momencie. Dzwoni Howard. Rozdział piąty Howard. Tak, mówi Klara. Głos ma trochę zachrypnięty, pewnie zdrzemnęła się nad laptopem. Czasami jej się to zdarza. Zegar wskazuje 21.40. Poranna sprzeczka powinna już zostać zapomniana, mimo że moja żona potrafi się długo gniewać. Klaro, mówię. Sprawdź proszę, czy chłopcy dobrze śpią. O co ci chodzi? Nie wydaje się zła, tylko zmęczona i smutna. Zerknij tylko, zobacz, czy wszystko z nimi dobrze. Bądź poważny, położyłam ich i siedzę od tego czasu w salonie, a mocny sen odziedziczyli po tobie. Nie obudziliby się pewnie, gdyby nad domem przeleciał ponaddźwiękowy odrzutowiec. Co cię ugryzło? Przełykam ślinę. Coś się stało? Jestem sam w pralni na naszym oddziale, nawet nie zapaliłem światła. Nagle coś we mnie puszcza. Pieprzony gangster w koszulce Chelsea naćpany jakimiś anabolikami. Kompletnie nic nie rozumiem. Przyszedł ze swoim czteroletnim synkiem, powiedział, że mały spadł z drzewa, zbadaliśmy go i się okazało, że jest cały posiniaczony, pocięty, poprzypalany. Na tomografii wyszedł rozległy krwotok podtwardówkowy. Chłopiec teraz u nas leży, funkcje mózgu ustały, czekamy tylko, żeby go odłączyć od maszyn. Rany boskie. Szepcze Klara do słuchawki. Jakby tego było mało. To ten jego ojciec łazi po oddziale i szuka guza, odkąd tylko przyszedł, zupełnie jakby to była nasza wina, a teraz zażądał, żeby go zaprowadzić do kaplicy. Chce się modlić. Po tym, jak zabił swoje dziecko, świat jest taki popieprzony. Powinnaś zobaczyć tego chłopca, Klaro. Wygląda zupełnie jak nasi synkowie w jego wieku. Miał nawet na sobie takie same adidasy, jak te, które kupiliśmy kiedyś dla Andreasa. Na kilka sekund zapada cisza. Słyszę tylko pojedyncze, stłumione dźwięki, jakby moja żona chodziła po domu z telefonem przy uchu. Po chwili rozlega się jej szept pewnie stoi na progu dziecięcej sypialni. Chłopcy śpią oznajmia. Dzięki, odpowiadam również szeptem i naprawdę jestem jej wdzięczny. Wychodzę o dziesiątej. Muszę zrobić sobie chwilę przerwy, inaczej nie wytrzymam do końca dyżuru. Muszę pamiętać, by po powrocie zadzwonić na policję. To standardowa procedura w takich sprawach. W holu na dole stoi wielki model statku z czarną, piracką flagą, ozdobioną trupią czaszką. Właściwie to chyba jest tu trochę nie na miejscu. Okrążam budynek i mam już wracać do środka gdy dostrzegam nagle jakąś skuloną za krzakiem, wstrząsaną torsjami sylwetkę. Sabidża? Mówię. Wszystko ok? Nie, odpowiada moja koleżanka. Unosi dłonie do oczu i trzeje ze złością, wali pięścią w szpitalny mur, kuli się z bólu, po czym uderza się zamiast tego w czoło, jakby próbowała się za coś ukarać. — Sabidża to najbardziej profesjonalna, najspokojniejsza osoba, jaką znam, ale teraz wygląda, jakby kompletnie się załamała. — Rozumiem, że... — zaczynam. — Nie! Nic nie rozumiesz! — odpowiada Sabidża. Dostrzegam w jej oczach błysk szaleństwa. — Bogdil Ahmed mieszkał kiedyś niedaleko mnie, na Sverdrup, zgadzę. To same obrzeża Greenerloka. Jest dwa lata ode mnie młodszy. Nasi ojcowie się znali, pracowali razem w zarządzie komunikacji miejskiej. Jaki znowu Mugdar? Ten, dzieciobójca. Już wtedy się go baliśmy. Bawiłam się z jego młodszym bratem. Miał wtedy tyle lat, co ten biedny chłopiec. Nie rozumiesz? Jej twarz wykrzywia się w grymasie. Oczy znów ma pełne łez. Przepraszam. Szepcę w chwili, gdy podnoszę dłoń i gładzę ją po policzku. Daj spokój. Mówię i przygarniam ją do siebie. Głaszczę po włosach tak jak chłopców gdy są smutni nic nie szkodzi popłacz sobie Sabidża przytula się do mojej piersi na sekundę czy dwie potem sztywnieje prostuje się unosi pięść i uderza mnie kilka razy w bark rany howard nie możemy tu tak bezczynnie stać faktycznie mówię patrząc jej w oczy Sabidża wpatruje się we mnie tak kurwa być nie może. Musimy coś zrobić. Rozdział szósty. Roger. Widzę ich, gdy tylko wychodzę ze szpitala i Sabicza. Stoją pod drzewem i rozmawiają albo się kłócą. Ona wymachuje ramionami, gestykuluje, on kręci głową i w końcu ją przytula. Co robi na dworze w takiej chwili dwoje odpowiedzialnych za oddział lekarzy? Przystaję i przyglądam im się kilka sekund, potem idę dalej. Jest dwudziesta druga Do końca mojego dyżuru zostało jeszcze prawie pół godziny, ale muszę znaleźć Achmeda Uświadomić mu, co zrobił. Sprawić, by to zrozumiał. Nie ma prawa klęczeć teraz na dywaniku modlitewnym i czuć się świętym. Sabicza, Howard i wszyscy inni latają w kółko jak bezgłowe kurczaki, jak rozhisteryzowane baby, a dzieciobójca spaceruje sobie w tym czasie między nami, nie ponosząc żadnych konsekwencji. Gdy wcześniej tego wieczora wszyscy dwoili się i troili nad chłopcem, ja już wiedziałem, że mały jest bez szans. Przesiedziałem przy maszynach monitorujących parametry życiowe dłużej niż którykolwiek z lekarzy. Ale oni na nas, personel pielęgniarski, praktycznie nie zwracają uwagi. Przynieś to, wynieś tamto, załatw to i zamów śmo. Poza tym się do mnie nie odzywają, jeśli nie muszą. Nie pytają mnie o radę, mimo że pracowałem na wszystkich tutejszych oddziałach, przyjąłem na świat tysiące dzieci, opiekowałem się noworodkami na porodówce, doglądałem wcześniaków na pediatrycznym ojomie, pocieszałem rodziców, trzymałem za rękę zrozpaczone matki. Lekarze widzą tylko pielęgniarza, kogoś, kto stoi w szpitalnej hierarchii niżej od nich. Askil syn, ordynator naszego oddziału, powiedział mi, że ludzie skarżą się podobno na zbyt intensywny zapach mojej wody po goleniu, coś takiego. Nie ma mowy, by taki komentarz padł z ust któregoś z pacjentów czy ich bliskich. Musiał się poskarżyć jakiś lekarz. Mają po czworo dzieci, Volvo w garażu, psa, chatkę w górach, urlopy na Rivierze włoskiej i rodzinne zdjęcia na Facebooku, ale za tą fasadą kryje się zepsucie i moralna zgnilizna. Howard stoi, głaszcząc Sabidże, jakby była jakimś szczeniakiem. Facet ma w sobie niedbały urok snoba z zachodnich dzielnic, ale mnie on się osobiście nie podoba. Jest zbyt szalanski. Przechadza się po szpitalu wielkopańskim krokiem i sprawia wrażenie, jakby nie dbał o nic ani o nikogo. Typowa postawa ludzi, którzy dorastali w wielkim domu z równie wielkim ogrodem. I owialny, bezpośredni, lecz mimo to snobistyczny dupek z Winneren A Sabidża? Może jej stylizacja na grzeczną dziewczynkę. Perłowe kolczyki, dyskretny błyszczyk na wargach są kogoś w stanie oszukać. Ale na pewno nie mnie. Tyle, że ja dorastałem w Linderum. Wiem, że można wyrwać dziewczynę z getta, lecz getta z dziewczyny już nie. Achmat i Sabidża są siebie warci. Jedyna różnica polega na tym, że ona nauczyła się grzecznie zachowywać. Sam mieszkam w bloku na Rosenhof. Ludzie sądzą, że to taka smutna okolica. Zaraz przy Karl Brenne. Ale mam widok na fiord. Mam swoją muzykę, swoje seriale, przyjaciół i mamę, którą codziennie odwiedzam. Siedzę przy niej, trzymam ją za rękę i do niej mówię. Jestem singlem. Nie dorobiłem się potomstwa i próbuję przelać całą moją miłość i czułość na małych pacjentów, których spotykam na naszym oddziale. Ten chłopiec był jednym z najpiękniejszych dzieci, jakie widziałem w życiu. Biedny maluch, w ramionach ojca, taki niewinny. Jak to w ogóle możliwe, że ktoś robi coś takiego własnemu synowi czy córce? Cały wieczór biegałem po oddziale, jestem zgrzany i spocony, koszulę mam mokrą pod pachami, wrócę do domu i wezmę długi, zimny prysznic, a potem położę się w świeżej, czystej pościeli. Chłodne, wieczorne powietrze na szczęście trochę pomaga, otula rozgorączkowaną skórę, niczym kojący płaszcz, lecz nagle moje spojrzenie pada na niego, Człowieka, który ukradł przyszłość swemu własnemu synkowi, widzę go idzie tym samym chodnikiem kilka kroków przede mną, ruszam za nim, skradam się jak różowa pantera, znów robi mi się gorąco. Mijamy stację transformatora, przyszpitalne muzeum, budkę dla palaczy, wchodzimy głębiej w zaułek. Nikogo tu poza nami nie ma. Wygląda na to, że facet łazi tu bez konkretnego celu. Czyżby skłamał, mówiąc, że chce się pomodlić? Albo się zgubił i nie wie, jak dojść do kaplicy. Dzieli mnie od niego zaledwie dziesięć metrów, ale on ma słuchawki wciśnięte w uszy i choć trudno w to uwierzyć, chyba mnie nie zauważa. W końcu przystaje, wspina się po metalowych schodkach, naciska klamkę potężnych stalowych drzwi. Więc to tu. Chodzą się modlić ci dwulicowi muzułmanie. Ci, przez których posyłane na zakupy gosposie odmawiają przynoszenia do domu nieczystego jedzenia. Dzieci rdzennych Norwegów są prześladowane w szkole. A na Greenland można dostać w zęby tylko za to, że trzyma się za rękę partnera tej samej płci. Wszystko mnie w tym facecie denerwuje. Jego szeroki kark, krótkie włosy, czapka z daszkiem i stara koszulka Chelsea z logo Samsunga na piersi. Mam ogromną ochotę rozbić mu ryj, walnąć jego głową o ścianę, zrobić mu jakąś krzywdę. Rozdział siódmy. Howard. Dochodzi północ. Stoję na szpitalnym korytarzu i oglądam czubek palca wskazującego swojej lewej dłoni. W pracy muszę co chwila myć ręce, więc plaster i tak by się odkleił. Zdjąłem go. Ale cały dzień pilnowałem, by przed jakimkolwiek kontaktem z pacjentami wkładać rękawiczki. Ranka na szczęście dość szybko przestała krwawić. Wygląda na to, że całkiem nieźle się goi. Muszę jedynie spróbować uciąć kawałek skóry na jej brzegu. Zajmę się tym, gdy tylko znajdę chwilę. Przez oszklone drzwi wchodzi na oddział dwoje umundurowanych policjantów. Mężczyzna wygląda jakby zbliżał się do wieku, w którym funkcjonariusz policji może już przejść na emeryturę. Mimo to jest w formie. Widać, że spędza dużo czasu na siłowni. Ma opaloną twarz, krótko przystrzyżone włosy i bystre spojrzenie. Wygląda jak ktoś, kto przepracował w zabójstwach ze 20 lat. Ma za sobą dekady niewysypiania się i roboty po nocach. Ludzie tacy jak on potrafią paść na zawał mimo świetnej kondycji i doskonałego zdrowia jego towarzyszka jest młodsza ma na około jakieś czterdzieści lat lecz dziewczęcego wdzięku dodają jej piegi wypielęgnowane paznokcie i włosy związane w długi kucyk nieco jaśniejsze na końcach policjanci przedstawiają mi się są z wydziału dochodzeniowo śledczego wyłapuje tylko ich imiona elin i morton czy byłby pan skłonny złożyć zeznania jako świadek? Ma pan prawo odmówić. Żaden problem, odpowiadam. Mam już z takimi sprawami doświadczenie, to nie pierwszy raz, gdy musieliśmy wezwać policję. Życzy pan sobie zadzwonić po adwokata? Nie, nie. Też sztywne, formalne frazy sprawiają, że muszę się uśmiechnąć. W takim razie zacznijmy. Mają tu państwo pacjenta, który nazywa się Faisal Ahmed, prawda? Pytałem i dopiero w tym momencie uświadamiam sobie, o czym zapomniałem w całym chaosie tego dnia o telefonie na policję. Był to mój obowiązek jako lekarza dyżurnego. Fakt, że funkcjonariusze i tak tu przybyli, musi oznaczać, że Sabidża postanowiła mnie w tym wyręczyć. Czy miał pan jakikolwiek kontakt z ojcem Faisala Ahmeda Mugdarem Ahmedem? Chcę wiedzieć policjantka. Oczywiście, odpowiadam, spędził tu większość wieczoru. Kiedy widział go pan po raz ostatni? Niech pomyślę, zaczynam. Chyba koło dwudziestej pierwszej czterdzieści. Szedł wtedy do kaplicy. Powinniśmy byli pewnie spróbować go zatrzymać, ale nie było to takie proste. W sytuacji, w której się znajdował, trudno mu było czegokolwiek odmówić. Funkcjonariusze zerkają po sobie. Widać, że stanowią zgrany duet, lubią się, i pracują razem już od jakiegoś czasu. Państwo przyjechali, bo wezwał państwa ktoś z naszego oddziału, prawda? Dodaje. Policjantka kręci głową. Przyjechaliśmy, gdyż na terenie szpitala znaleziono zwłoki niezidentyfikowanego, jak dotychczas mężczyzny. Denat miał przy sobie dokumenty wystawione na nazwisko Mugdar Ahmed. Na izbie przyjęć poinformowano nas, że Faisal Ahmed jest pacjentem na tym oddziale. Czy to się zgadza? Owszem. W pewnym sensie, odpowiadam. Obowiązuje mnie tajemnica lekarska, również w kontaktach z policją. Większość z moich co bardziej pryncypialnych współpracowników upierałaby się przy całkowitym jej utrzymaniu i odmówieniu w ogóle jakiejkolwiek odpowiedzi na tak postawione pytanie. Zwłoki znalezione na terenie szpitala? Mija kilka sekund, zanim mój mózg jest w stanie przeprocesować to, co zostało powiedziane. Przepraszam, powiedziała pani, że Mugdar Ahmed nie żyje? Pytam i zamieram z rozdziawionymi ustami. Usiłujemy właśnie ustalić, co się wydarzyło, mówi Morton. Wróćmy do fajsala Ahmeda, koleżanka wchodzi mu w słowo. Próbuje wziąć się w garść. Chłopiec miał krwotok wewnątrzczaszkowy. Oświadczam w końcu. Kilka godzin temu go operowaliśmy, ale nic się nie dało zrobić. Jego ojciec wyszedł od nas jakiś czas później. Fajsal nadal oddycha, ale tylko z pomocą maszyn. Wkrótce je wyłączymy. Pacjent miał pękniętą kość czaszki. Jego ojciec utrzymywał, że chłopiec spadł z drzewa, ale znaleźliśmy na jego ciele ślady po innych, starszych, złamaniach i ranach, świadczące o tym, że był maltretowany krwiaki w nienaturalnych miejscach na ciele na dodatek ten podejrzany uraz głowy nie było wątpliwości że mamy do czynienia z przemocą w rodzinie o której przyszedł pan dziś do pracy pyta Morten jego dialekt sugeruje że pochodzi z okolic Trondheim ale pewnie mieszka w Oslo od czasu gdy przyjechał tu na studia w akademii policyjnej Elin za to bez wątpienia urodziła się w Bergin. byłem tu Krótko przed trzecią. Za pięć bo coś w tym guście. Opuszczał pan od tego czasu budynek? Waham się parę sekund. Nie. Jakie wrażenie zrobił na panu pan Ahmed? Nie najlepsze, odpowiadam z ulgą, zadowolony, że zmieniliśmy temat. Gburowaty, agresywny, niestabilny i groźny. Cały czas wrzeszczał i się awanturował. Czy jego żona nadal tu jest? Nie, z tego co wiem, wróciła do domu. Musiała się zająć pozostałymi dziećmi. Lin zerka na swój różowy zegarek treningowy. Czy może pan pójść teraz z nami i dokonać tymczasowej identyfikacji zwłok? Chcemy być pewni, że to on, zanim zawiadomimy rodzinę. Kto znalazł zwłoki? Pytam, gdy idziemy przez teren szpitala. Ochroniarz, który przypadkiem był w pobliżu, usłyszał jakiś dźwięk przypominający wystrzał z broni, więc postanowił się dokładniej rozejrzeć. Powiadomił tutejszy oddział ratunkowy, z kolei lekarze skontaktowali się z nami. Próbujemy teraz odtworzyć całość wydarzeń na tym obszarze w czasie, gdy mogło dojść do zabójstwa. Czyli. Ktoś go zastrzelił? Pytam. Elin nie odpowiada. Prowadzi mnie do miejsca znalezienia zwłok, a ja postanawiam już nie wypytywać. Teren szpitala przypomina lunapark, wszędzie porozciągano taśmy policyjne, przyjechało mnóstwo radiowozów z mikoczącymi kogutami, za taśmami prostawiali się już dziennikarze.